Siema wszystkim, z tej strony Noris i witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku z serii Far Crya 5. My kontynuujemy sobie, moi drodzy, nasze tutaj misje, zarówno fabularne, jak i poboczne. Chciałem dzisiaj się przejść do Adelindrumban, czy jakoś tak, i zobaczyć, co ona nam zaproponuje za misję, mam nadzieję, ciekawą. A w sumie to chyba mówię już na każdym odcinku, że mam nadzieję, że ta misja będzie ciekawa i zawsze jestem z niej zadowolony. Dobra, w ogóle jak wygląda tutaj sprawa wkurzenia Fate? No jest prawie wkurzona bardzo. Wait. O, tutaj jest Laha. Dobra. Patrz w oczy. Appreciate all your help getting my marina back, but honey, I got a problem. Those Peggy shipbirds stole my tulip. She's the nimblest goddamn helicopter this side of Montana, and I'll be goddamned if those fuck trumpets are gonna take her from me. I won that bird in my divorce fair and square. The walking erectile dysfunction who took her painted her that awful shade of Peggy mayonnaise. So the only way you'll be able to find her is to ID the pilot. Should be easy to spot him. The only other birds around the area are flown by women. We all used to fly together on weekends, but that friendship went tits up after those thunder cunts joined Eden's Gate. So I got no problem if you accidentally shoot them in their disloyal faces. How about it, honey? You help me, and Tulip and I'll show up wherever and whenever you need us. Jasne, że tak. Przyjazne niebo. Do czyj do wieży? Dobra, tam jest chyba bliżej, moi drodzy. Zobaczmy, czy będzie jakaś szybka podróż w te okolice. Powinna być. Wydaje mi się, że lepszym pomysłem będzie desant powietrzny tutaj. Dolecimy sobie w okolice tego miejsca i zobaczymy. Spróbujemy zdobyć ten helikopter. Już jedną misję taką mieliśmy z Nickiem. Naprawdę bardzo świetna ona była. Dobra. Pikujemy. Ogarniamy się już, żeby tutaj nie wyglebić jak ostatnio. 100 metrów nam zostało. Okej. Chata myśliwska, dobra. Znajdźmy pilota. Czyli tu mamy taki mały, trochę mały obozik. A zabij pilota. Nie, nie używamy tego, bo może nam się przydać na innych pilotów. Dobrze. Okej, świetnie. Poszło z dymem. To dobrze, dobra. Tam. Bliżej jest. Oczywiście. Stąd sobie weźmiemy desant powietrzny. A co nam zaszkodzi? Delikatnie będzie ciężej, bo to znajduje się wyżej, więc nie spadniemy w górę, nie? Ło, co ty tak ścięłaś? Ulala, coś mi tutaj zlaki się złapały, a to niedobrze. Dobra, tu będzie kolejny prawdopodobnie pilot. Zdejmiemy go sobie snajpereczką. Uwielbiam po prostu strzelać do tych
helikopterów i samolotów snajperką. I to jest zarąbiste uczucie, kiedy na przykład samolot na ciebie leci, strzela. A ty jeden ciach, no nie, jeden strzał i... Po tak zwanych ptokach. Kurde, nie to. Olejek błogości. No dobra. Mamy 75 metrów do celu. Ulalalala, a tam jest skrzynka Peppersa chyba. Znajdź pilota. Snajpa. Ale snajpa jest tutaj. Okej, tam jest pilot, tak? Okej, dobra. Mamy to. Nie wykrył. Nie wykrył. Dobra, zobaczmy tą skrzynkę. Aha, tu jest, dobra. Czyli dzisiaj się tym nie będziemy zajmować. Znaczy, na pewno w tym momencie. Bo wykonujemy to zadanie. Jeszcze jeden pilot będzie do zdjęcia. Kombinezon. I lecimy. Słońce wschodzi. Piękny widok. Dalej jestem pełen podziwu, jakie to kurde wielkie. Tutaj z góry. Dobra. Już powoli możemy troszkę sobie schodzić na dół. Ok. Ok. Jak stoimy ze snajperką? W porządku. Mamy dużo strzałów, więc nie powinno nam zabraknąć amunicji. Zlokalizuj. Z punktu obserwacyjnego. Aha, dobra. Dobra, dobra. Dobra, wylądował. Już myślałem, że mam go gonić albo wsiąść do niego w trakcie lotu. To byłoby trochę, kurczę, nie bardzo. I prawdopodobnie to nam odblokuje tego tulipana. Będę pierwszy. Bajka. Dobra, nie ma poruszenia, więc spoko. Odruchowo.
Dobra, w pierwszej kolejności walimy w pilota. Najpierw snajper, potem pilot. Dobra, teraz na spokojnie do tego podchodzimy. Pierwszego zażynamy pilota. Ustawmy się tak, żebyśmy go widzieli. Dobra, nie załapał. Ulalalala. Kurde, kwiatki. Kwiatki ćpunki. A, czyli on będzie odlatywał. Tak? Dobra. Czyli go gonię. Ja pierdziu! Dobra. On z tego miejsca do drugiego lata chyba, prawda? Zatłuczmy go jako pierwszego i miejmy to po prostu z głowy. Resztą się nie przejmujmy. Ale powinniśmy go zajść. Okej. Wchodzimy, zmień miejsce. Nie ma problemu. Jeżeli cokolwiek zwróci moją uwagę, postaram się to zniszczyć. 2,5 km. To będzie bardzo ciekawa podróż. Stawiam, że mogą mnie atakować. Trafiony! Nie wierzę po prostu. Snajper. Dobra, spadamy stąd, bo ze snajperem to ja się nie mam zamiaru tutaj barować. A, przydała się umiejętność naprawy. Wow. Odlećmy sobie kawałeczek. Ajajaj. Tylko się utopił. Nic się nie dzieje, a to dziwne. Chociaż jesteśmy w sumie bardzo wysoko.
900 metrów. Wydaje mi się, że helikopterami się dużo łatwiej ląduje. Po prostu. Troszkę się zniżymy. Aha, pozyskaj mięso. Nie teraz. Dalej tego nie zrobiłem. Niedobrze. A może i dobrze? Aha, tu były flary. Dobra, czaję. Ktoś jeszcze, tutaj. Okej, miejsce zabezpieczone. Dobrze, że nie lądowałem. Z tego niezła lipa wyszła. Jeszcze by kurde rozwalili w trakcie lądowania i musiałbym lecieć to wszystko od początku. Proszę, żebym dobrze wylądował. Nie! Nie! No to żeś wylądował. Gdzie ja miałem to zrobić? Fuck. Dobra, podniosłem go. Aha, tutaj, dobra. Okej, porozmawiamy z nią. Halo. O, możemy. If you need a pilot who can shoot the dick off a gopher from 50 feet in the air, I'm your gal. You call me, anytime. Except around sunset. Zach likes to do yoga around then, and I like to watch. You ain't lived until you seen that ass and downward facing dog. Anyways, thanks again, hon. I owe ya. Zup, stud mother. Bajka. Uzupełniamy amunicję. Okej. Sprzedano. Dobra, gdzie mamy jeszcze jakieś zadanka? O, tutaj. No daleko nie musimy lecieć. W środku. That stuff gets in the river and it's a toxicity tonic.
See those big green containers? They're full of bliss, and the Peggies are shipping them somewhere important. We need to find where and destroy them. My Spoko. Life coach says to break problems into bite-sized pieces. So step one. I know about a Peggy laptop that'll help us track down these containers. Once we find them, we blast them. Co typek? Dobry. Dobra. 700 metrów. Dotrzyj na stację benzynację. Stacja benzynacja, tak. Desant powietrzny i wylądujemy w okolicy. Nie jest dostępny. Dostępna tam szybka podróż, bo tam są przeciwnicy. No. Debilu. Dobra, zawracamy. What the hell? No to się wrąbałem. Nie no. Aż takiego farta to ja bym chyba nie miał, co? Nie no, ja ją muszę odwołać, naprawdę chyba. Z kim nie mamy jeszcze? Sharky. Adeline, dobra. Usuń go, potwierdź. Zwolnij ją. Spoko. W kontakcie. Laska. Dobra, lecimy na tą stację benzynową. Zobaczymy, co tutaj święci się. Laptop, tak, ale... Dobra, jest poruszenie. Z kimś się biją tutaj, więc... Mamy szansę, moi drodzy. Mamy szansę. Włamać się do laptopa musimy. Dobra, gdzie oni są? Tam. Oh, damn. Dobra. Boom. 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 Okej. Jeszcze ktoś? Nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. Nie słyszę. Dobra, prawdopodobnie to wszyscy. Ale zaraz mogą nadciągnąć inni. Więc musimy się tutaj w miarę dobrze sprężyć, pospieszyć. Interakcja. Tak myślałem. Dobra. Świetnie. Leży. Dobra, trwa włamywanie. A, dobra, jeszcze 50 sekund. Nie spojrzałem w górę. Dobra. Bronimy tej stacji, no co? Innej opcji nie ma. I myślę, że na spokojnie damy sobie radę. Ale też nie chcę zapeszać po prostu. Ja. Bum. Bum. Dobra. Jednak ta snajperka to jest po prostu kozak robota.
Na hita leci każdy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. Przyjmij Adelaide do swojego zespołu. No, przed chwilą ją wygrzmuciłem stąd. Dobra. Znajdź konwój łodzi. Tam? Dobra. Dobra, wszystko jasne. Już zostaw typa, naprawdę. Nie warto. Poczekajcie, poczekajcie. Gdzie to jest? Tu, no to... Wydaje mi się, że trochę bym się tutaj... nachodził, zanim bym tam dotarł. Okej, dobra. To tam. Tam na łodzi, tak? To jest tam na nabrzeżu chyba. To nie jest na wodzie, to jest przy brzegu. Więc mamy prawdopodobnie możliwość. A jednak nie. Ja pierdzielę, zapatrzyłem się, debil. Mam nadzieję, że będziemy gdzieś blisko. Daleko? 600. Dobra, zwykła podróż. Prawdopodobnie będziemy musieli użyć helikoptera, bo... coś mam takie dziwne wrażenie. Dobra, biegamy z helikopterem, fajnie. Dobra, czekajcie, a jakbyśmy na przykład wsiedli tutaj, damy radę się z nią zamienić? Czy nie bardzo? Żeby ona nam wylądowała. A, lądowanie, okej. Dasz radę, laska? Dobra, dobra, dobra. Podążamy. Co ty robisz? Dobrze, uff, już myślałem, że się rozbijemy. Pierdykam, taki interes.
Coś mi się wydaje, że ta misja nie ma powodzenia za bardzo. Aczkolwiek... Aczkolwiek... Kurwa mać. No nie dam rady. Ląduj mi tu. No i teraz nic z tym nie zrobimy, moi drodzy. No i zrąbała. Mogliśmy do niej nie... z nią nie lecieć. Rozumiem. Wylądowałaś, jak widzę, perfekcyjnie. Wodowała helikopterem. Prawdopodobnie. I przez nią się nie udało odnaleźć tego wszystkiego, tylko musimy teraz latać i szukać na oko tak naprawdę, gdzie się znajdują te pojemniki z błogością. Kurwa, wypierdzielaj. Dobra. Dotrzyj do składu błogości. 300. Dobra. Ty już tam sobie zostań na tej pozycji lepiej. Już mi dzisiaj nerwy napsułaś, naprawdę. Tylko się tutaj nie rozwalić o jakieś drzewo. Kombinezonie do szybowania, kurde, lata sobie między drzewami. Polej się. Debil jeden, dobra. Nastaw na stówę snajper. Oczywiście, że tak. Dobra, niech ona tam będzie. Dwadzieścia pojemników z błogością musimy zniszczyć. Dobra. Na razie zróbmy to po cichu. Może kilku będziemy mogli zdjąć właśnie w ten sposób, ale... To są te pojemniki, dobra. Przewrócił się, kurde, tak to by się może nie strzelili. Może usnął. Ciach. Ty tam sobie siedź, ty mi laska nie przeszkadzaj. A co, raz się żyje. Kurde, pies wytrzymał jeden strzał z piły. Dobrze.
zwane mocne bestie. Dobra, damy radę. Hop! Dobra, dobra. Damy radę. Tutaj się kitra na górze. Co było? Dymny. Wszystko z magazynu? Tak, jeszcze jeden został. What the? Wiej, 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 niedobrze. Muszę go dogonić. Skąd walą? Ostatni pojemnik. Ostatni pojemnik. Ostatni pojemnik. Nie to. Apteczka tutaj, tak. I jeszcze raz, tutaj to jest, tak? Na bank. O, laska się przewróciła, dobra, pomogę jej. Udało się? Tak, udało się. Dobra, misja wykonana. Kurczę, ciężka była. Tulipan odblokowany. Ale wiecie co? Mniejsza z tym. Pojedziemy sobie tutaj szybko uzupełnić amunicję i kończymy odcineczek. Rozejrzyjmy się tylko jeszcze, gdzie są tutaj jakieś misje na kolejny. I godnie możemy... Dokładnie, napij się, naprawdę, bo po alkoholu się nie prowadzi. Nie pilotuje. Dobra, mamy to. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Piszcie, ja się z wami żegnam i czuję się obserwowany. Na razie, trzymajcie się i hej.